Wiadomości z powiatu nyskiego. Powiat nyski przystąpi do akcji Przedszkolak ratuje. W piątek, 3 lutego, w Starostwie Powiatowym w Nysie w tej sprawie odbyło się spotkanie. Celem dzisiejszego naszego spotkania jest zaproszenie przez Komendę Policji, przez Bibliotekę Pedagogiczną, Straż Pożarną i pozostałych partnerów akcji Przedszkolak ratuje do wzięcia udziału właśnie w tym przedsięwzięciu. Jest to akcja profilaktyczna Przedszkolak ratuje, która jest, że tak powiem, kontynuacją roku ubiegłego. Chcielibyśmy, żeby, że tak powiem, tą akcję przeprowadzić na terenie całego powiatu, a dotyczy zagadnienia szeroko powiedzianego bezpieczeństwa, nauki poprzez warsztaty dzieci pierwszej pomocy, plus elementy bezpieczeństwa, jak zachować się w różnych sytuacjach nadzwyczajnych, zagrażających życiu i zdrowiu dziecka. Samorząd powiatowy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo mieszkańców, również tych najmniejszych. I tak więc cała ta akcja ma na celu wprowadzenie kilkuletnich dzieci w świat, który nie zawsze jest bezpieczny i trzeba umieć sobie z tym radzić, więc od najmniejszych lat należy wpajać pewne mechanizmy, pewne zachowania. Tak też pomysł, który wypłynął zarówno z Komendy Powiatowej Policji, jak i z organizacji pozarządowych, uważamy za jak najbardziej trafiony. Przyczynimy się do tego w tej warstwie materialnej, ale też i logistycznie i uważamy, że coś takiego w wymiarze całego powiatu może dać efekty na lata. Oczywiście nie rozwiąże to problemu od razu, bo pewne nawyki, szczególnie dzieci, trzeba powtarzać, trzeba o nich mówić w domu, ale ważne, żeby była pozycja wyjściowa, materiały, które dostaną zarówno do domu, jak i do przedszkola, będą służyły temu, aby codziennie starać się wpajać pewne zachowania i pewne mechanizmy w trakcie zagrożenia, obojętnie czy to zagrożenie wynika ze strony innego człowieka, czy też to zagrożenie wynika z wypadku, a także jak pomóc komuś, kto jest obok nas.